Moi mili, witam się z Wami bardzo serdecznie na moim kanale Rosemary Home na YouTube. Jeśli przygotowany przeze mnie materiał spodoba Wam się, bardzo serdecznie zapraszam do pozostawienia kciuka w górę, podzielenia się materiałem, subskrypcją kanału, udostępnienia dalej. Będzie mi bardzo, bardzo miło. W dzisiejszym odcinku chciałam Wam opowiedzieć, jak można zaaranżować stół na urodziny maleńkiej dziewczynki, ale przy takim oto klasycznym stole. Zapraszam serdecznie. Moi mili, kolorystyka tego stołu będzie bardzo delikatna, romantyczna. Będzie tu królowa biel, będzie pojawiała się porcelana w kolorze kości słoniowej, pojawi się tutaj kilka srebrnych dodatków, ale i również kilka złotych. Wymieszam je w taki sposób, żeby one do siebie pasowały. No i pojawią się również subtelne akcenty w postaci delikatnego, romantycznego różu, ale myślę, że to taka okazja, gdzie taki subtelny róż będzie pasował idealnie. Moi mili, zaczynamy klasycznie od tkanin. Na tym stole pojawi się obrus od marki Marohon Veneto Bianco z złotą lamówką. Znacie już go, albowiem pokazywałam go we wcześniejszej stylizacji dotyczącej walentynkowego stołu. Zobaczcie, do tego jest komplet serwet. To jest materiał syntetyczny, bardzo elegancki, w krystalicznej bieli. Będzie bardzo ładnie się prezentował. Ja przyozdobiłam go pięknymi pierścieniami wykonanymi z porcelany z kolekcji Clara Ivory od marki Villa Italia, albowiem to właśnie kolekcja Clara Ivory, piękna, ażurowa, będzie tutaj zdobić cały stół. Serwety postanowiłam dodatkowo ozdobić takimi oto ślicznymi kwiatuszkami, z które ozdobiłam złotymi broszkami. Moi mili, królowa na tym stole będzie tylko jedna, mianowicie Clara Ivory od marki Villa Italia Polska. Będzie to serwis, który nadaje się zarówno na spotkanie przy kawie, jak i przy herbacie. Pokażę Wam za momencik, jakie elementy serwisu na stole się pojawią. To jest dzbanek, który nadaje się zarówno do zaparzenia kawy, jak i herbaty. Pięknie wykonany, ze złotą lamówką, piękną, ażurową przykrywką. Ach, już nie mogę się doczekać, kiedy zasiądę przy tym stole z moimi gośćmi. Do tego śliczna cukiernica, piękna, pięknie ozdobiona również z ażurową przykryweczką i złotą lamówką. Do tego jest mlecznik, również wykonany bardzo pięknie z ażurowym, ręcznie wykonanym zdobieniem. Piękna taca, na której można podać różnego rodzaju słodkości. Moim i centralne miejsce dla każdego gościa będzie wyznaczał taki oto srebrny podtalerz, na którym położymy talerzyk do ciasta, ażurowy. Całość będzie prezentowała się tak, myślę, że bardzo elegancko. Ciasta podajemy na takich oto talerzykach, przepięknie wykonanych, z ażurowym wykończeniem, złotą lamówką. Są niezwykle romantyczne, bardzo delikatne. No i cóż, do ciasta możemy podać kawę, którą przygotujemy, bądź herbatę w takiej oto pięknej filiżance. Zobaczcie, ona nadaje się zarówno do podania kawy, jak i herbaty. Jeśli mamy ochotę na latte, możemy skorzystać z takiej oto filiżanki. Zobaczcie, to jest kubeczka porcelanowego, który jest przyozdobiony pięknym, ażurowym wykończeniem. To zniesiemy, zobaczcie, w takich oto pięknych, szklanych kieliszkach od marki H&M Home. Pojawi się tutaj oczywiście bezalkoholowe prosecco albo szampan dla dzieci. Jeśli celebrujemy urodziny, nie może zabraknąć torta. Ja zamówiłam ten w cukierni Bezówka w kolorze pudrowego różu przyozdobiony kwiatami. Myślę, że na bardziej wyrafinowane pomysły typu jednorożce jeszcze przyjdzie czas. Roczek to taka okazja, gdzie myślę, że taki delikatny torcik przyozdobiony kwiatami będzie sprawdzał się idealnie. Moi mili, a to bukiet, który pojawi się na stole w centralnej jego części, z pięknych, delikatnych róż, ozdobiony gałązkami waksu, gipsówki oraz żarnowca. Myślę, że to piękny, delikatny kolor kwiatu, który nadaje się na tę okoliczność. Dodatkowo w takich oto maleńkich, ceramicznych wazonikach pojawia się jedna różyczka, waks, gipsówka, żarnowiec. Staną one po dwóch stronach stołu. Świeczniki, które wybrałam, mają kolor srebrny, do tego białe, proste, klasyczne świece. Myślę, że będą subtelne i tylko delikatnie będą towarzyszyły całej aranżacji. Moi mili, jeśli przygotowany przeze mnie materiał spodobał Wam się, zapraszam Was serdecznie do subskrypcji mojego kanału, pozostawienia kciuka w górę, pozytywnego komentarza, podzielenia się materiałem. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Zapraszam już niebawem do kolejnego odcinka.